Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jest to odcinek drugi naszej popieprzonej ostro serii. Mam nadzieję, że teraz mi troszkę lepiej słychać. Przesłuchałem nagrania, posłuchałem również waszych rad i wiem, że jest taki dziwny podźwięk. Niestety na razie nie potrafię nic z nim zrobić, więc ja sobie niedługo po prostu kupię konkretny mikrofon, znaczy konkretny, no mikrofon sobie kupię. I nie będzie to tak, że dźwięk jest nagrywany przez mikrofon z laptopa, to na pewno będzie 1000 razy lepiej. No dobra, bez zbędnego pieprzenia, lecimy dalej, słuchajcie, ja właśnie mi się przypomniało, że za bardzo nie wiem, co ja miałem tutaj zrobić i tak miałem sprawdzić, ale stwierdziłem, wiecie co, rzadko tak się zdarza, jest dzisiaj piątek wieczór, sobotę, niedzielę mam wolną, w sumie. Jutro się spotykam z... Nie wiem, czy jeszcze pamiętacie, Destiny był 19. Jutro się z nią spotykam. Przyjeżdża do UK. Znaczy przyjechała już, więc jutro będzie okazja. No i dopiero potem mam zajęte od jutra po południu, tak konkretnie. Więc powiedziałem, uj, nagram, a co, nie? I tak, no nie mam nic do picia i zaraz mi naprawdę usta wyschną i wszystko. Ale żuję sobie gumę. Więc chociaż coś. I jeszcze, jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, bo ogólnie miało być w HD, ja chcę, żeby było w HD, tylko niestety mój Windows Movie Maker, niestety na siódemkę jakoś się na mnie stwierdził, że wypnie dupą, słuchajcie, i niestety musiałem go odinstalować, bo powodował, że po przekonwertowaniu cały filmik był czarny, nieważne w jakiej jakości robiłem, nieważne w jakiej długości filmików. No to stwierdziłem, że sobie, bo tam się ściąga te Windows Essentials, nie? 2012. To stwierdziłem, że no dobra, no to zainstaluję sobie na 2011, to tamto już w ogóle mi nie chciało się zainstalować, nie wiem dlaczego. To jakieś dziwne dźwięki, jakiś posąg. Jakieś muchy. Więc musiałem, nie uwierzycie co, ale zainstalować Movie Makera z XP-ka, nie? Tego najstarszego. A on działa akurat. Tylko no niestety nie można mieć przez to HD, nad czym ubolewam. O Jezus Maria, no muszę nocha wydmuchać, przepraszam. Muszę nie wydmuchać, tylko sobie no. Także jak już ogarnę, jak to wszystko będzie wyglądało, żeby działało mi ten normalny Movie Maker. No bo wiecie co, no już doszedłem do tego momentu, że miałem tam, wiecie, jakieś tam podpisy na tych, na filmikach, że to Jakub Merlin, nie? Chuj, że tak czy tak nikt by nie chciał mnie kopiować, nie? Ale wiecie o co chodzi. Ale się różnie, masakra. Także spokojnie HD będzie. I też popracuję nad jakością ogólnie komentarza, wypowiedzi. Nie mówię, że będzie kulturalny, bo on nigdy nie był kulturalny. Let's playów, natomiast pracuję nad jakością wszystkiego innego, co potrafię zmienić, bo ja osobą kulturalną na pewno się nie stanę. Dobra, słuchajcie, tylko sprawdzę, jak to się nagrywa i zaraz do was wracam. No okej, jestem z powrotem. Myślę, że już trochę lepiej mnie teraz słychać. W sensie, że głośniej i bardziej wyraźnie. Ale niestety do tej pory nie wiem, co ja mam robić. Niestety. To jest ten problem. Jeszcze też chciałbym podziękować za ciepłe przyjęcie z powrotem. Bardzo mi miło było. O, teraz lepiej. Muszę zapalić papierosa, bo inaczej się nie ogarnę. Bardzo mi było. Jezus Maria. Po co ja się za to zabieram, jak ja nie potrafię skonstruować zdania? Bardzo mi było. Mi, o. Teraz wyszło. Bardzo mi było miło. A czemu się tego nie da? Bo to na kluczyk. Czyli dobra, możemy poszukać kluczyka. To już przynajmniej wiemy, co mamy robić. Amboa hippies i klęka radykał. Jak ktoś wie, co to, to szacun. Kurczę. Teraz to już w ogóle utknąłem w tym miejscu, choćby nawet nie wiem, jak się stąd wydostać z tego podwórka. Da się wspomnieć po jakichś haszczach czy coś takiego. Ale sobie wziąłem custom levela, nie? Ja powinienem sobie wziąć custom levela dla 5-latków, wtedy może bym przeszedł. No nie dla ludzi poważnych.
będzie mi się odbijać. Zjadłem sobie pyszne spaghetti bolognese. Jeszcze to, co wczoraj miałem. Tylko, że sobie trochę poprawiłem, bo sos mi niestety wyszedł taki... Jaki rozkraczony mężczyzna, no patrz tam. Taki men. O, królowa odpisała. No pozdrawiam cię, królowo. Napisała, mów o mnie na let's playu, nie? No to mówię o tobie. Nie, no żartuję. No i znowu zapomniałem, co powiedziałem. Myślę, że jednak odczujecie różnicę, że moje let's playe teraz będą gorsze. Naprawdę. No cholera jasna. Co, ja zastanawiam się, czy ja po prostu tutaj zbyt szybko nie przyszedłem. Bo może tak być. Bo czasami przecież niektórzy autorzy nie przewidzą tego, że jakiś Jakub Krajnik zdecyduje się, że pójdzie w ogóle w miejscu, w którym miał być pod koniec levelu na samym początku, nie? No naprawdę nie chcę korzystać z solucji. Bo ja tak nie lubię się bawić. Będziesz wydaje się tak fajnie, przyjemnie w ogóle i tak dalej, nie? Bo tu słyszę, że są dźwięki z Tomb Raider 5 jeszcze też. Może to... Coś mi się tu kojarzy, takie rozbite wazy. No tak chamsko takim Tomb Raider 5 jadą. Może coś tu trzeba zrobić. Na pewno jest coś bananalnego. Ale fajny ma pleca Clara. Zauważyłem, że jest jakaś dziwna moda robienia tych wszystkich lar. A ja tu byłem? Byłem. Że jest robienie wszystkich tych teraz customowych lar na lary z legendy i tak dalej. Nie wiem, jakoś jestem fanem takiej lekko podrasowanej, klasycznej, nie wiem, czwórkopiątkowej. A ja na przykład nigdy się nie przekonam do custom levelów robionych na silniku dwójki albo trójki. I wiecie co, ja się naprawdę zastanawiam, jak oni to robią. Bo to nie jest chyba tylko kwestia tekstur, przecież ekwipunek jest inny i tak dalej, i tak dalej. Kurde. Ale zajebiście. Zajebiście głupi jest. Tak powinno być. Dobra. Przynajmniej żeśmy jakoś ruszyli, prawda? Ja naprawdę sądzę, że ja powinienem chyba nagrywać let's play z kamerką. Bo to jest wpizdę roboty. Jak ktoś wie, może mi ktoś strzelić jakąś prywatną wiadomość i wytłumaczyć mi, jak to zrobić? Bardzo byłbym zainteresowany. Mogę się odwdzięczyć ładnym uśmiechem. Albo jak jesteś na miejscu papierosem, nie? Albo tam jakąś wódką. No dobra, to, a może ten ser trzeba wziąć? Czy coś takiego? Może Lara musi być kradziejką? Dobra, spenetrujmy wszystko. Zanalizujmy. Z naciskiem na anal. Tutaj coś mi się kojarzy z wczoraj. No ale muszę coś w tym odcinku zrobić, bo nikt nie będzie chciał oglądać, jak biegam w kółko i nic nie robię przecież. No dziwnie. W ogóle powiem wam, że jest tak zimno. Nie wiem jak w Polsce, przypuszczam, że gorzej, ale u nas w Londynie, no to masakra. Naprawdę. Z pracy do siebie, do domu mam 5, nawet nie 5 minut na pieszo. I mi tak palce zmarzły, słuchajcie, wszystko. No dobra, może nie wszystko, ale... A tutaj chyba powinienem doskoczyć, nie? Coś tu musi być ukryte. Bo wszystko jest niby tak otwarte. Wszystko gdzieś coś można wleźć. Coś mi tu śmierdzi. Też nigdy nie jest robione tak, że jakiekolwiek pokój i miejsce nie ma swojego znaczenia. No to, że da się pod tym wspiąć. Nie. Nigdy nie jest tak przecież. Zawsze jest coś do zrobienia gdzieś.
Da się rozbić? Nie. Ale tak w sumie sobie myślę, to po co to ma być podniesione do góry? Bo widzę, że jest, może to są te zapadki. Da się to spokojnie przeskoczyć. Ciekawe. Nie wiem, czy ten odcinek się dzisiaj pojawi. Ja spróbuję, bo jakoś tak nie widzi mi się iść wcześniej spać. I też w końcu powinienem się wyspać, bo już mam takie wory pod oczami. Naprawdę. Saka. A, tutaj nie byłem. Jakie świat, te, fajne te. Kwiatuszki, drzewka. Nie, na pewno tutaj nie byłem. No, zaczyna wyglądać ciekawie. To jest klucz, tak? Świetnie. Mamy dwa klucze do zdobycia. A, tu mi coś tak... Nada się to strzelić. Wy musicie, Boże, jaki Jakub jest prymitywny. Jak coś się nie da zrobić, to na pewno da się strzelić, nie? No nie jest tak. Nie jestem już taki głupi. Ale to jest jeden zawsze ze sposobów, więc warto by próbować, prawda? No dobrze. To jest prawie, słuchajcie, jak Skyrim. Naprawdę, pod tym względem otwartego świata. A Jakub i otwarty świat to nie jest dobra rzecz. Ja powinienem wszystkie gry mieć liniowe. Inaczej się gubię. Gdybam bez sensu, tracę czas. A to już jest centralnie zżarnięte z piątki. Identyko. Jeszcze ten taki pseudo Kazimierz Wielki. No tak wygląda trochę. Ten kolor. Jak na 50 naszej, nie? To rekarczocho mnie boli. No wiecie co, jeżeli za jakieś kilka minut jeszcze nic nie odkryję, to luknę sobie na jakąś solucję i do was wrócę, bo no muszę coś zrobić tutaj konkretnego. A powiedzcie mi, co tam u was ciekawego, jak tam wasze życie się zmieniło na pozytywnie czy na negatywnie od czasów ostatnich filmików? Jestem bardzo ciekaw, co u moich widzów. Potem miałem tak, że może uda mi się znowu to samo mieć, taką fajną, ciepłą atmosferę, że ja na przykład lubiłem z widzami rozmawiać na Skype'ie swoimi, no. Większość z nich nie wiem, czy umarła, czy co, czy już nie mają kanału. Pewnie tylko ja zostałem na tym poziomie, że tak jak człowiek ewoluuje, to tak Jakub zostaje na tym samym poziomie i nadal nagrywa let's play. Nie wiem. Ale jak mnie jeszcze ktoś jakiś stary ogląda, na tym napisz komentarz. Aha, to ja już teraz czaję, po co to się podnosi, bo tam jest dźwignia. Słuchajcie, widzicie? Tutaj jest dźwignia. I to jest do tego. Monkey Swing. No dobra. Cały czas coś odkrywamy. To już jest coś. No dobra. Wiecie co? Tak mnie jeszcze ciekawi jeden temat. Ciekawi mnie jeszcze temat, no bo... Ja pamiętam, jak ja odchodziłem z zagrajmerskiego świata, to mam wrażenie, że to było największe natężenie zagrajmerów, tych takich bardzo słynnych, którzy już konkretnie się odbili i tak dalej. I zastanawiam się, bo nie śledziłem za bardzo YouTube'a. I zastanawiam się, ile z tych takich bardzo dobrze prosperujących zagrajmerów teraz, na ile ich jeszcze kanały są sławne, na ile jeszcze ludzie się nie przejedli tym wszystkim. Mnie bardzo ciekawi. Bo przecież kółko oglądanie gier, jak ktoś pierdoli, w większości wypadków bez sensu. Ej, tutaj nie byłem. To musi być nudne.
przycisk? Błagam, niech coś się da z tym zrobić, proszę. No co mi to daje? Ja nawet nie wiem, gdzie to jest. Siema, nie? Spoko, ziom. Ale ej, to właśnie coś takiego pokazało przed chwilą, z tą taką laską leżącą. Muszę poszukać czegoś takiego. A to jest jeszcze wejście do góry. Może okaże się, że to znowu dom Lary. Nie. Ale się tnie. Aż mi wstyd, wiecie co? Także, że mi się tnie. O, kolejny przycisk. To pewnie trzeba kilka wcisnąć. Jeszcze najlepiej jak czasówka, nie? Ciekawe. I coraz bardziej zaczyna mi się, słuchajcie, podobać ten custom. Ma jakąś taką tajemnicę w sobie. Nie jakąś taką głęboką bardzo, ale... Jestem ciekaw, co jest dalej, do czego mi to wszystko doprowadzi. A jednak to jest dom Lary. Okej. Jestem naprawdę bardzo zmieszany. No dobra, wiecie co? Pomyślałem sobie teraz tak. Dokładnie spenetruję do ostatniej szafki tę jej chatę. I dopiero w momencie, kiedy będę miał pewność, że już naprawdę nic nie ma, sprawdzę następne. Będę tak sprawdzał najpierw chaty. Nie będę latał po wszędzie, bo to się tylko zgubię. A po prostu te domy. Każdy kąt. Każdy sufit. Coś tam, coś tam. Mam nadzieję, że nie słuchać, jak żuję gumę, jak guję żumę i grobię kopy za bardzo. No tak, tutaj już to robiliśmy. No i zrobiliśmy i nie zrobiliśmy. O, tutaj coś jest. Okay. I jeszcze raz przepraszam za to, że ta gra się tak przycina, ale to jest kwestia tego customa jednak. Bo nawet bez nagrywania ona się przycina, bez przesady, no przecież nie może się przycinać na nowym kompie, kurczę, custom level, nie? Tak bez powodu, jeżeli ten silnik nie jest przeciążony. Dobra, lecimy. Dobra, tutaj byliśmy. Tutaj wcisnęliśmy. Jak się nie odciskają, to na pewno to jest jednorazowo. No dobrze. To nie tylko te muchy. Wiecie co? Pojawia mi się taka niefajna maniera, jak sam teraz sobie słyszę, że zamilkuję po prostu w pewnych momentach. Tak chyba nigdy na let's playach nie miałem. Nie jest żadna pauza dramatyczna, nie? A szkoda. No dobrze, co dalej? Żadne kwiaty nie są ruchable, że tak bym powiedział. Nic tutaj się nie da. Tutaj już wcisnąłem, prawda? Już się nie da docisnąć. Nie da się. Z reguły takie rzeczy są trzy, a po drugie, jeżeli ostatecznie by to zadziałało, to by się pokazało coś tam. Także to jest jakaś może piwnica, albo ja czegoś nie widzę. No naprawdę, nie chcę, żeby ten let's play był w żaden sposób dla was nużący, czy nudzący, i tak samo nie chcę, no wiecie, ja też chcę się dobrze przy tym bawić. Przecież na tym to wszystko polega. Hmm.
Dobra, ostatnia inspekcja. No to już byłem, cholera. Czy nie? Nie no, byłem, no. O Jakub, Jakub. Wróciłeś w chujowym nastroju i w chujowym stylu. A te szafeczki? Nie. Sorry. Czekam na telefon od brata jeszcze. Tak patrzę, czy nie dzwoni. Podoba mi się ta jej pościel, znaczy koniecznie mi jara motyw delfinów, tym bardziej jakichś takich, jakby, nie wiem, zgniłych trochę, czy tam wysuszonych, ale fajne, na pewno łóżko jest fajne, żeby się spokojnie, no cała ekipa z Biby, jakiejś takiej konkretnej by się tutaj zmieściła, zobaczcie, 1, 2, 3, no kurwa, pół klubu, nie? Się spokojnie zmieściło. Śmieszne. Dobra. Może to było złe porównanie, no bo są różnej wielkości kluby, nie? Wladimir, Wladimir, Wladimir. No nie wiem, naprawdę, słuchajcie. Dobra, sprawdzę coś w solucji i zaraz do was wracam. No, to witamy was wszystkich bardzo serdecznie po przerwie. No w sumie to wczoraj przerwałem, ale zająłem się innymi rzeczami i dopiero teraz wracam. Jest ze mną Królowa. Witam. No. A wiecie co, a może Królowa niech zacznie grać? O Jezu, to się pytanie, ale ja wiem, o co tu chodzi. To już jest junk play, moi drodzy, więc ja tam dopiszę tylko z góry, nie? Czekaj, kosełek na jej. No to zrób, koniec, Lary. Mam nadzieję, że jesteśmy wystarczająco głośni. No bo słuchaj, bo jest tak, bo... No. To są jakieś tam, były takie przyciski. Ja nie wiem, do czego one właściwie służą, bo coś tam mi się mało pokazać, więc... Bo to jest w tej rezydencji Lary, na ścianie, pamiętasz, jak takie w czwórce były takie wciskane przyciski w ścianie, nie? No. No to muszę coś takiego znaleźć jeszcze jednego. Bo były dwa i zazwyczaj są trzy, więc trzeciego szukam. Ale może ty znajdziesz. Znaczy wiesz co, ja nie wiem gdzie tu chodziłeś, także mi będzie ciężko. Wiesz co, spróbuj z... Nie wiem, jeszcze raz może ten dom spenetrować. Dobra. I widzisz jak się tnie? Się no, strasznie. Nie wiem, nie, tu wyjdę chyba, nie? No, tędy. No nic, pobiegamy sobie. No okej. Okay. To widać, że to jest junk play już, nie? A tak, by the way, możesz mi otworzyć piwo. Co ci się? Tak, z tym. Dziękuję. Boże, jak ja dawno nie grałam. No, pewnie jest 2 lata. No. Chcesz to tego basa, czy... No, to duże. No nie wiem, teraz sobie pochodzę, bo nie wiem, gdzie tu iść po skitu. A to jest jej dom, czy gdzie ty jesteś teraz? Tak, to jest jej dom w Grecji, przecież ona jest burżuazją. No to Królowo, to możesz teraz opowiedzieć, co się w twoim życiu działo na Let's Playu, proszę bardzo. Dziękuję. Kurde, trochę jest do opowiadania, ale nie wiem, czy to tak na wizji wypada. Nie no, takie wiesz, no, takie na tyle, na ile możesz swoim widzom coś powiedzieć. Można zapomnieć, jak się gada, nie? No, nie no, ja bym tam pierdzieliła bez sensu. Można to wejść, panie, nie? No właśnie nie, to się chyba otwiera, wiesz? Albo wiesz co? No. Dobra, może na zewnątrz wyjdziemy, bo ja latałem po... A no właśnie, tu? Bo to jest, właśnie, no. To jest ta dźwignia i ona aktywuje czasówkę. O. A wiesz, gdzie to jest? Tak, i wychodzisz na balkon i musisz przeskoczyć, tylko problem polega na tym, że jak ja tam przeskoczę, to są jakieś takie... Kojarzysz, jak było taka zapadnia jest, nie? Mhm. Ja nie mogę za chuje znaleźć dźwigni, która tę zapadnię opuszcza. A wiem, że tam jest dalsze przejście. Mhm. Że cholera właśnie nie... Wiesz, to łatwiej było, jakbyś masz... nie widziała tego display'a, no, nie? Grzeje się na to. Mocno? Mhm. No, dobra. Ochłodzi się później. Dobra.
Bo wiesz co, bo nie chcę, żeby było tak, wiesz, że drugi odcinek z rzędu latam bez sensu, nie? Ja już się powtarzam, bo już wczoraj to samo mówiłem, ale ty nie widziałaś, więc... No. Jak to wyjść na zewnątrz? Bo było coś takiego, że w ogóle utknąłem w pewnym momencie, ale potem znalazłem wyjście. A czemu się tak nie buta? No właśnie, wiesz co, przypuszczam, że to musi być kwestia tego, bo wiesz, na tych custom levelach, jak oni robią te levele, nie, to oni ogólnie przeciążają ten silnik. Bo ona minor... Zobacz, w niektórych miejscach płynnie działa, a w niektórych się przecina. Jakby się przecinało, to by się cały czas przecinało, nie? A ja myśmy nie pociągnęli tej ciągu. No właśnie nie, wiesz, to było na tę czasówkę aktywuję i jak tam dojdę do tego miejsca, to potem jest zamknięte drzwi i nic tam nie mogę zrobić. Więc ja tak błądzę, a miałem sprawdzić tę solucję, ostatecznie nie. I nie pociągnąłem. Chciałem coś obrzydliwego powiedzieć, ale chyba się wstrzymał. No królowo, widzisz, coś dla nas, nie? No. Akurat dwa. No. Ale wolisz czerwone czy białe? Czerwone. Ja też. A słodkie czy wytrawne? Wytrawne. A właśnie słodkie były. O, a tu nie. Jesteś twarda dziewczyna. No. Może po prostu w tej wodzie coś ominąłem? No, myślę, że jest za płytko. Zobaczymy. I jeszcze to jest taka ciekawa rzecz, bo tutaj jest... też są te tak zwane mąki słynne. Nie wiem też, jak to podnieść tutaj z dźwignią, więc ja gwarantuję, że jeżeli ten dźwignię pociągnę, to na pewno da się to... No, wiesz, będzie można coś dalej zrobić, nie? Mhm. Jak dźwignię jest nagrywać pod pijarką. Że nie jesteśmy pijani. Nie, no jeszcze nie, jeszcze. Tak. Jeszcze nie. Kurde, mało czasu, mamy godzinkę jeszcze. Jak pobiegniemy na stację, to więcej niż godzinka. Godzinka, dwie minuty. Zawsze co. Nie, no niedaleko jest, więc. Może ja po prostu czegoś tutaj nie widzę, a powinienem. Tu jest jakieś kolejne miejsce, w którym nie byłem jeszcze. No ty masz takie ten do przechodzenia chyba, nie? Te kratki. Czy nie? Raczej chyba nie. Zresztą niektóre są takie bardzo... A nie. Bardzo... Nie, kratki do przechodzenia, żeby balkon, nie? No, wiesz, że wygląda, że można tego użyć, a się nie da. Kurczę, no. 1000 partów z tego nie. A co tutaj jest, że to jest no, tak podniesione? No, no. To też jest tak ciekawe. Ej, a to nie jest to, że to się podnosi do góry? Tak, zobacz, to jest kolejne przejście. A tam, no kurwa! Ej, no wszystko odkrywam, co trzeba zrobić, a nie wiem jak. A nie można to wejść na to zielone coś? Gdzie? No, no to nie wiem, co to jest. Nazwijmy to paprotkę, nie znam się na tym. Ej, wiesz, to nie miałbym jak doskoczyć, wiesz? Na paprotkę. Na paprotkę. Chyba, że to się jakoś wiesz. Jak jakaś... pozycja seksualna na paprotkę. Takiej nie znam. No. Ja też nie. A może to jest, wiesz, taka dźwignia, że się nie wiem, do wody podnosi, albo co? No nie wiem. No właśnie. Co, dwie głowy to nie jest. O, co to tam idzie? Gdzie? Ta laseczka. Czy mi się już przewidziało? Gdzie? Tam? A nie, ona właśnie, aha, oni tutaj tak se stoją, nie? Aha, tak se stoją. A to jest jabłko, się... czekaj, no właśnie. A nie, to jakaś bajka, no chyba tak. Jakaś buba. Cholerka, no. Jakaś kratka? Bo level się wydaje naprawdę, naprawdę spoko, nie? A... No to łatwo. Czekaj, a tam się da doskoczyć? A właśnie, jaka jest twoja ulubiona część Tombajdera? No trójka głównie, nie? Tak, którą zaczęłaś i nie dokończyłaś chyba, nie? Nie, dokończyłam to. Ej. No, to grałam w dwójkę, gdzie te były, wiesz, te papierki takie, nie? Pamiętasz? Jakie papierki? No te sekrety, te... Aha, te smoki, to, no, smoki, papierki. No. Srebrny papierek, złoty papierek. Właśnie, tu jest Kazimierz Wielki. To tak wygląda, ale nie mogę się tutaj dostać. No. Kurczę, drugi part lat... Ej, czekaj, czekaj, a tutaj coś jest? To się da doskoczyć? No bo... Może potem da się wspiąć. Też się nie da. Może na górę byś jakoś chciał też? No właśnie, ale...
trudne robią te custom levele, to trzeba przyznać. To jest, co jest i dobre i złe, no bo nie wiem, czy grałeś w tę najnowszą larkę ogólnie. Więc to powinnać. Ja mogę ci pożyczyć, bo ja mam na Steamie, więc jak będziesz miała kompa, to ten... Bo ten raczej nie udźwignie tej najnowszej. A to możesz weź? Znaczy w sensie mam tutaj. A, zobaczymy. Nie. Czy się upewni ona? Nie. To królu wylaj. A co ty chcesz? Ty byś zrobić z tego drug play, czy co? Dobra, to popatrzymy, co tutaj dalej. Powiedz, co jest dobrego. Najem od królowej żelki Fizzy Seawell. Są bardzo spoko. Wiecie co? Słuchajcie. A może ktoś z was gra... Czekaj. Czy ktoś z was grał w tego custom levela czy coś? Może jakieś rady mi dacie? Chyba wiecie, socjalizacja z Zagrajmerem. Szkoda, że tego nie można w formie live'a wrzucić, znaczy wrzucić, streamować. Bo wtedy byście mi napisali, tam idź debilu, a nie tu, jesteś głupi, czy coś takiego. To bym na pewno w końcu znalazł wyjście. Sorry, kiłeczek był. Kolejna dziurka od klucza. Same dziury, a kluczy nie ma. Nie, żeby nie skojara nie była, nie? Muszę utrzymać jakiś poziom. Cholerka, no. Na pewno będzie, obiecuję, więcej filmików z królową. To obiecuję. Następnym razem przypuszczam, że będzie w Birmingham, bo tam królowa mieszka. Tak, królowa właśnie przyszła, wilkumowa. Nie, właśnie mówiłem, że będzie więcej filmików z tobą, chociażby z Birmingham, nie? No. Jak przyjadę. I będzie śmiesznie. No kurwa, na pewno nic nie mogę znaleźć. Ja jestem albo ślepy, albo głupi. Albo tysiąc rzeczy ominąłem. A na przykład... Ty weź tak chujowo się zaciąć, nie? No. To jest też jakiś ogród. To wygląda, jakby coś tutaj było. To, tak jak mówiłem wcześniej, nigdy nie ma takiego miejsca w Tomb Raiderze, żeby nie było czegoś ukrytego, nie? Zawsze jest jakiś cel jakiegoś pokoju czy lokacji. Szkoda, że wcześniej nie oglądałam, powiesz, może nie coś przygotować. No. Bo latam, wiesz co, drugi odcinek w tych samych miejscach cały czas. Tutaj też jest mi podejrzane, bo zauważ, zazwyczaj jak jest takie ciemniejsze, no to znaczy, że coś się da z tym zrobić, a tutaj nic nie widzę. No tak, ale właśnie, też się sprawdzę, ale nie przyznam się, żebym jakikolwiek klucz miał. Nektar bogów. Czyli pewnie alkohol przypuszczam. Czyli mamy? Kurde. No nic, pochodzimy jeszcze chwilę. I... No, jak coś to ten. No, to wrócimy. Ale mnie znienawidzą, nie? Że tak latam bez sensu. A nie. Przypomniałem ci, że na przykład dla mnie takie coś to jest fajne właśnie, żeby poglądać, a nie żeby, no nie wiem. I posłuchać o kogoś. Ale wiesz co, zauważyłem, że to nie jest tak, że wszyscy zagrajmerzy mają taką zdolność mówienia, bo nie chcę nikogo obrażać. Ale bardzo często zdarzało się tak, że oglądałem let's play'e, że były nazwane let's play'e, a komentarz pojawiał się co 2-3 minuty. Aha. Było tak, no zobaczcie, coś tam i 2 minuty ciszy. Nie, to nie jest fajne. No właśnie to jest fajne, jak wiesz, gadasz, coś mówisz o sobie i tak dalej. Ja już sprzedałem wszystko o sobie, nie im. Nawet wiedzą, gdzie... Znaczy nie, nie powiedziałem, gdzie dokładnie mieszkam, ale no... Kurde. Tylko nie znają rozmiaru mojego buta i... Już czegoś innego. No, wiesz co. No dobra, to jest średnia europejska, ta. No. No. Mam daj kilka.
Właśnie jakieś rozgwiazdy jadłem. Ale są spoko, smakują jak cola. Nie, no to ja też byłem. No tak, Flara. Aha, no tradycyjnie. Genialnie. Ale wiecie co, ja jeszcze pójdę tutaj. Z tego miejsca, w którym odkryłem, jak otworzyć drzwi. Może ty to zauważysz, bo to jest taki wielki posąg. I on tak świeci, taki wiesz, taki muskularny mężczyzna tu siedzi. Chciałem powiedzieć, że chyba wiem wtedy za co pociągnąć, nie? Ale to ten... dla dzieci. No ja wiem, dzieci oglądałem. No czy Delara by pociągnęła. No ale... Ej, no jak mu rozdrobić. No właśnie o tym mówię. Masz jakąś dzidę. A nie, też dźwigni nie ma. A właśnie tam jest to miejsce z tą czasówką, nie? Tam. A tu są w ogóle kolejne drzwi na klucz, których nie mogę otworzyć. Jeszcze taka a propos dzieci. Ja mam wrażenie, że nawet jeżeli jakieś dzieci oglądają te wszystkie let's play, to myślę, że wcale nie są takie niewinne. Wiesz? W tych czasach, no. Nie mówię, że wiesz, że robią jakieś złe rzeczy, ale nawet ja pamiętam. Przecież w wieku tam 11-12 lat, no to słowo seks nie było przecież tematem tabu, prawda? Każdy wiedział, co to jest i jak to się robi i tak dalej. Tym bardziej przecież czasy poszły naprzód. Ja się zastanawiam, co się w dzisiejszych gimnazjach dzieje. Nie wiem, jak za twoich czasów było. Znaczy, nie mówię, że jesteś stara, nie? Ale... nie. Ale na pewno było inaczej, nie? Czasy gimnazjum najgorsze, a tam już ja tak dopiero... Mnie gimnazjum troszkę, że tak można powiedzieć, wyszlifowało na jakąś drogę, ale tak na dobrą sprawę dopiero liceum spowodowało, że... Ej, kur, przerwę ci, mam coś do ciebie jeszcze. Oj, no patrz, no. A ja jestem nieprzygotowany. Ale nie wiem, czy ty to będzie smakować. Ja czemu czułem, że to jest jedzenie właśnie? Nie wiem, co lubisz, masz, proszę. Ojejku, dziękuję. Dostałem czekoladkę z łyżeczkami. Lubisz czy nie lubisz? Uwielbiam. Ładne opakowanie tu wziąłem. Fajne, dziękuję. Proszę bardzo. Chcesz? Nie. Bo ja na razie jeszcze nie, to nie zostawię. Ale masz zjeść. Na później. No oczywiście, że zjem. Dobrze. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. No, ojej. Królową. No, masz ładny perfum. Dziękuję. No. Drugi jeszcze lepszy do mnie. Już mi się niestety skończy, ja miałem na tego diesla. Fajny bardzo, ale już mi się skończył. Jakoś, ja wolę dostawać perfumy niż je kupować, zawsze mi szkoda kasy, a lubię pachnieć. Nie, wiecie co, ja naprawdę zaraz się poddam. No latam tu i tam i kurde. To zrobimy przerwę. No, bo się okaże, że ostatecznie jakąś palmę trzeba pociągnąć, czy coś takiego. Ale to jest tak zawsze, nie? Jak zrobimy przerwę, to się znajduje. Jeszcze kliknę klawisz akcji, tutaj, czy coś się da z nimi. No właśnie. Porównywać. Tak. No Lara. Hello. My name is Lara Croft. Nie, nic się nie da. No, zrobimy coś obrzydliwie okropnego. A, ale co mi tam? Drunk play. A szczerze z niego? Ciekawe, czy umrze. A, nie, da się. Niestety. To nie GTA. No. A ty jak ty dwójkę GTA nagrywałaś, pamiętam. Ostatecznie przeszłaś do końca, czy... Nie, czy to była trójka, bo nawet... Nie, dwójka to była, bo była patrzona z góry. Ja mówię, Boże, dlaczego ty taką starą grę nagrywasz? A to nie była trójka? Nie, chyba... Czy może nawet jedynka? No. Nawet takie morki, takie tak gadały tak szybko, pamiętasz? No, ale to fajna gierka była, nie? Fajna, nie tylko grafika niestety. Taka dziwna. Chryste. Tu się nie da, tam się nie da. Ojku, ja to wiecie co, ja wrócę do was w następnym cięciu, ale już na kacu. Więc no, także do następnego cięcia. Pa. Który? No, ten...